się w domu maleją znaczenie motywacji zewnętrznej. No to budowanie wewnętrznej motywacji. Jak szkoła może i powinna budować motywację wewnętrzną? No to dostrzeganie pasji. Może już nie tylko, że ktoś umie grać na gitarze, ale takie całkiem niezwiązane ze szkołą. Na przykład jazda na skorupce. Wyjazdy edukacyjne. Uczycie nowoczesnych technologii. Nie chodzi tylko o matematykę, o informatykę, ale może przede wszystkim o takie przedmioty jak biologia, chemia, fizyka i leśna. Ciekawe zajęcia. Tutaj pan wczoraj ładnie powiedział, że o ile ciekawsze byłyby zajęcia, to byśmy mogli, czyli mają uczniowie nasi, sami dotknąć tych laboratorii, a nie zobaczyć, jak to robi nauczyciel. No i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Mnie się tak wydaje, że skoro środowisko zewnętrzne, w którym i tak żyjemy, jakby oddziałuje na nas i prezentuje gałę motywacji zewnętrznej, przecież każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak jest wyścig szurów w pracy, czy moda, bo sąsiad ma lepszy samochód, może wypadałoby kupić już lepszy. Strach przed bezrobociem, no i nasz wspaniały kryzys. No i presja otoczenia. No i ja jeszcze proponuję, żeby rozwinąć tą wewnętrzną motywację oświatą, może portfolio. No to portfolio jako skuteczna metoda motywowania do samorozwoju. Ja postaram się teraz zderzyć troszkę e-portfolio z dzisiejszym systemem oceniania. Nie znaczy to, że aż tak jestem skłonna do odejścia całkowicie od systemu oceniania, niemniej jednak e-portfolio dzięki. E-portfolio jako proces metoda pedagogiczna i wewnętrzny system oceniania oparty na stopniach, czyli to, co znam lepiej. No to mamy szkolny system motywacyjny. Co to znaczy dla uczniów? Szkolny system motywacyjny jest wyścigiem szczurów dla uczniów. Motywuje do zdobywania stopni, chyba nie do, chyba przy okazji nie tylko, nie także do umiejętności i jakichś kompetencji. Uczniowie chcą współpracować i dowodem tego są ściekania na sprawdzanie, może nie odpisywanie, ale robienie wspólnie zadania. Ile nauczycieli za to każe? Bo taki jest system, więc każe. No i ja portfolio. Odbywa się na trzech procesach. Pierwszy prowadzimy artefakty, później publikujemy swoje osiągnięcia, a później pierwszy piszemy refleksję i czekamy na refleksję zwrotną. Nie tylko uczeń może siebie ocenić, ale także może posłuchać, co mu mają do powiedzenia jego koledzy i nauczyciel. Ile nauczyciel ma chęć i ochotę. Oceny cząstkowe. To jest sprawdzenie, nie wiem, czy widać. To jest ta siebie uzbrojone. On ma tam pistolet w ręce. Nauczyciel podpisał, co to znaczy, dał 0 punktów, wstawił 1. Wiedza, umiejętności, kompetencje uczniów. Ocena od 1 do 6. Refleksja nauczyciela. A gdzie pole do refleksji uczniów? To jest druga kartkówka, czyli narysuj komórkę. A to z punktu widzenia matematyka jest znać x. Mnie się wydaje, że pytanie zostało źle zadane. Ja bym za tą kartkówkę dała 5, a nie 1, bo uczeń się wykazał. Wykazał się niezwykłą inteligencją. Ja bym się zastanawiała, czy bym na to wpadła. No i portfolio robocze, które przeprowadziłam z uczniami, pojawia się początkowa refleksja, gromadzone artefakty, jest ich coraz więcej. No i szablonowa prezentacja. A teraz to, co kończy nam klasę. Świadectwo szkolne. Podstawowe informacje o uczniu, dane osobowe, datę urodzenia. Do której klasy otrzymał promocję. Jakieś wyróżnienie za przekroczenie pewnego punktowego, no i stopnie na drugiej stronie. E-portfolio prezentacyjne, akurat moje. No coś od właściciela, czy jak się nazywam, gdzie studiuję. Działy treści, czyli wykształcenie, ma osiągnięcia, kompetencje. Oficjalne dokumenty, czyli CV, życiorys. No i kategorie, w tym przypadku na przykład architektura, jakaś fotografia, informatyka, może konferencja naukowa. E-portfolio zawiera również zdjęcia, filmiki, projekty, szkice, szablony i różne inne artefakty. No to moje badania autorskie. Jakiś czas temu, dokładnie w listopadzie, przeprowadziłam takie warsztaty z uczniami w drugiej liceum. Oni mieli pierwszy zgłosić się na ochotnika, czy chcą w ogóle robić portfolio. Zrobiłam krótką prezentację. Po czym stworzyli sobie te portfolio. Wyszło jest bardzo ciekawe. Każde jest inne. Co mnie zszykowało, o jedynie się nie powiedziała. Natomiast później postanowiłam przeprowadzić taki eksperyment. Przeprowadziłam fokusy na tej grupie uczniów i na grupie uczniów, którzy nie znają e-portfolio i zaledwie nie mieli szans poznać, że to było
takie liceum profilowane, powiedzmy, o troszkę wyższym standardzie. I zadawałam te same pytania. Proszę zobaczyć, co otrzymałam. Tylko jeden na tym będzie się różnił. Uczniowie nie potrafią docenić i ocenić użyteczności zdobytej wiedzy w szkole. Uczniowie otrzymują stopnie szkolne nazwane oceną, które nie stanowią dla nich oceny faktycznego stanu wiedzy. Oni do końca nie wiedzą, dostaną dostateczną, co oni potrafią, a czego nie potrafią. Każdy z pytanych uczniów potwierdziło, że ma pasje, które chciałby pokazać w szkole, ale tutaj cytat, którego nauczyciela to w ogóle obchodzi. Uczniowie twierdzą, że większość nauczycieli nie ma czasu na rozmowę i przemyślenia dotyczących nauki w szkole, a przecież to jest bardzo istotne. Większość uczniów po moim pytaniu, czy chcieliby mieć narzędzie, które pozwoli gromadzić i systematyzować wszystkie osiągnięcia, grupa, która zna portfolio, odpowiedziała w większości, już mamy e-portfolio. A grupa, która portfolio nie zna, powiedziała, dlaczego nie. Uczniowie uważają, że takie narzędzie, tutaj znaleźć się portfolio, bo o tym mowa, byłoby motywacją do pracy i nauki. No i mój najważniejszy wniosek o tym wszystkim, uczniowie są gotowi na e-portfolio i są naprawdę w stanie je zrobić. Każdy uczeń jest w stanie zrobić swoje portfolio. A czy my nauczyciele, przyszli nauczyciele też jesteśmy na to gotowi? I taka wypowiedź ucznia, którą zapamiętałam, wydaje mi się rewelacyjna na chwilę obecną. Zostawmy stopnie nauczycielom, niech im będzie łatwiej w domyśle nas oceniać. Pokażmy uczniom portfolio, niech będzie prościej i nam, uczniom, wiedzieć, co umiemy, a czego jeszcze nie umiemy. No to jest bibliografia, z której korzystałam. Moje portfolio i dziękuję.